Prace budowlane ani na chwilę nie zwalniają tempa. W Zespole Szkół Plastycznych trwa drugi etap rozbudowy placówki. Prace przy rozbudowie szkoły coraz bardziej zaawansowane. Pracownicy i uczniowie na czas remontu przeprowadzili się do oddanego w ubiegłym roku dobudowanego kompleksu. Teraz trzeba pogodzić uciążliwe roboty budowlane z pracą i nauką. Problemów to jest dużo, bo problem pierwszy to szkoła istnieje, jest w ciągłym ruchu i my też musimy robić swoje roboty. I następny problem to jest czas, że mamy na to wszystko 10 miesięcy. Na razie jest sporo trudności, ale już pod koniec roku powinno być lepiej, a sama szkoła ma zmienić się nie do poznania. Nowe audytorium, biblioteka i pracownie, ale także wyposażenie. Uzyskają nowe wyposażenie, przede wszystkim nowy taki anturaż i kosmetykę, sale lekcyjne, przedmiotów ogólnokształcących. Te, które były po tej stronie, ale w tej chwili będą w innym układzie, będą powiększone, będą miały takie dodane gabineciki nauczycielskie do każdej sali i tak dalej. I oczywiście wszystko będzie na świeżo, że tak się wyrażę, wyposażone. Koszty modernizacji to około 16 milionów złotych. Finansują ją Unia Europejska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.